W owym czasie marzyłem, żeby zostać nauczycielem. Nie ukrywam. Tak. Pamiętam jeszcze taką jesień, chyba w 1949 roku po maturze, jak przyjechałem do rodzinnej wsi Łużna, do rodziców, do ojca, bo właściwie mamy to już nie miałem od wczesnych lat młodości. I wówczas, tak po tym ogrodzie, te jabłka jeszcze tak zwisały, dzieci szły do szkoły, sobie myślałem, tak bym chciał bardzo w takiej szkole uczyć. I dlatego też znalazłem się, że tak powiem, na kierunku pedagogicznym. Chociaż wcześniej miałem, że tak powiem, takie skłonności do weterynarii. Tak, ale to wynikało z tego, że byłem wychowywany na wsi, wśród tej zwierzyny, na przeszkodzie już w owym czasie, w 1949 roku, stanęło mi pochodzenie. A to pochodzenie takie, że mój ojciec miał 7 hektarów ziemi, czyli to już był z pogranicza kułak. I w związku z tym wysłałem te dokumenty do Wrocławia, na weterynarię. No i po przeglądnięciu otrzymałem odpowiedź, że niestety, ale nie mogę być przyjęty. Nie uzasadniono dlaczego, tylko nie. No to nie, no to wobec tego zabrałem te dokumenty i poszedłem na WSP. No ale na WSP kierunek jaki? Matematyka, no jest, dobrze, no to i tam się zakotwiczyłem. No i rzeczywiście stałem się nauczycielem. To było moje marzenie i tego dokonałem. W 1958 roku, też po tych wszystkich przełomach, kiedy została wprowadzona religia do szkoły, na terenie Nowej Huty powstał ruch. Ruch taki, który zresztą miał pewne uzasadnione podstawy, bo wiele dzieci różnej opcji, że tak powiem, i politycznej, i religijnej, no nie chciało się, że tak powiem, wpasować w ten system zaproponowany przez ministra Bieńkowskiego, ówczesnego ministra oświaty. No i też na tym tle powstało zapotrzebowanie powstania szkoły, która by zgromadziła dzieci, które, że tak powiem, nie deklarowały się uczęszczać na lekcje religii w normalnych szkołach. I w tym to okresie czasu powstała inicjatywa powołania szkoły 87 na osiedlu Słonecznym. I to był początek właściwie 12 liceum, bo ta szkoła podstawowa z biegiem lat została uprzekształcona w liceum. Ono miało różne nazwy, najpierw czwórka, a ostatecznie dwunastka. I od tego czasu pierwsza matura. A równocześnie budowane był kompleks szkół dla 11-letnich. I takim projektem właśnie był projekt zbudowany obecnie na osiedlu Kolorowym. Miała to być 11-latka, no, o dużych ilości młodzieży, ale w międzyczasie nastąpiła reforma. Licea zostały wyodrębnione, szkoły podstawowe wyodrębnione, no i pół tego budynku zajmowała szkoła podstawowa, a pół budynku 12 liceum. Przeprowadzaliśmy się ze Słonecznego wielkim, że tak powiem, takim no, entuzjazmie, czy nowa szkoła. W trakcie budowy tej szkoły nawet osobiście nadzorowałem, nie w sensie formalnym, ale w sensie, że tak powiem, takim praktycznym, co tam, gdzie ma być wybudowane, jak to ma funkcjonować, bo jak zwykle budowlani wykonywali normy i szło, żeby szybciej. A wiele rzeczy można było już na wstępie, aczkolwiek nie wszystko udało się poprawić, bo na przykład byłem zwolennikiem podpiwniczenia, czego nie uczyniono ze względu na koszty. No i tak to wszystko pozostało, także ten budynek w takiej postaci, w jakiej został wybudowany w owym czasie, istnieje po dzień dzisiejszy.
Rodzice przeprowadzili się tutaj na początku lat 60. i zamieszkałem na osiedlu kolorowym, tuż obok nowo powstającego budynku 12 liceum. Bawiąc się jako małe dziecko w tych różnych zakamarkach nowo budowanej szkoły, nie wiedziałem wówczas absolutnie, nawet tych nie umiałem pisać wówczas, nie wiedziałem, że to będzie 12 liceum, to poznawałem tą 12 już jako taki osesek paroletni. Zresztą może jakiś był znak od niebios, że tutaj wrócę, bo pewnego dnia w trakcie takiej zabawy, a przecież nie wolno było nam maluchom bawić się na budowie, nawet w godzinach popołudniowych, przyłapał nas stróż i pamiętam taką, do dnia dzisiejszego mam taką traumę, bo w tych piwnicach nowo budowanej dwunastki potrzymał mnie chyba z 2 godziny. Takie były moje początki, moje pierwsze kontakty z dwunastką. Pierwszych, że tak powiem, założeniach moich to było wybranie pewnego priorytetu w szkole. Takim priorytetem to były przedmioty matematyka, fizyka, chemia, czyli przedmioty ścisłe i oprócz tego języki. Języki obce, których sporo, które były dobrze wyposażone. Kluczem do tego wszystkiego była kadra nauczycielska. To, żeby pozyskać kadrę, trzeba było niemało wysiłku, zabiegów. No ale to udało się w jakimś sensie, bo przecież w tymże 12 liceum swoje początki swojej pracy naukowej rozpoczynali profesor Nowecki z Akademii Pedagogicznej, profesor Klakla, również obecnie prorektor Akademii Pedagogicznej, profesor Ćwikowa, również w Akademii Pedagogicznej pracuje. Profesor Błasiak, fizyk znakomity, również pracuje w Akademii Pedagogicznej. W owym czasie konkurowaliśmy z jedynką, z Nowodworskim w Krakowie, z piątką, z Witkowskim, z Sobieskim. Byliśmy właściwie w ścisłej czołówce tych liceów krakowskich. Dwunastka obecnie jest dobrym liceum, które cieszy się dużą popularnością, zaufaniem rodziców, ale mam pełną świadomość, że jest to owocem nie tylko wysiłku obecnie pracujących nauczycieli, dyrekcji, pracowników szkoły, ale jest to efekt pracy wielu pokoleń wybitnych nauczycieli. Taką zasadniczą sprawą to było tworzenie dobrych warunków na owe czasy, bo to niełatwe czasy były. Były czasy trudne, w których i kwestie mieszkaniowe odgrywały rolę. I, że tak powiem, próby ingerencji z zewnątrz do życia szkoły, do oceny nauczycieli również nie były, że tak powiem, tylko takie przypadkowe, ale przecież wiadomo, że wówczas ta władza wszędzie musiała mieć wgląd i wszystko musiała mieć dokładnie rozpoznane. Taka oficjalna dyscyplina była o wiele większa kiedyś. Obowiązywał jednolity strój, hałaty, tarcze, ale proszę Państwa, nie na prawym ramieniu, bo za to były kary, ale na lewym ramieniu obowiązywały juniorki, które były obowiązkowo do zmienienia. Obowiązywały odpowiednie krótkie fryzury. Ta pozycja moja była w tej dzielnicy dosyć znacząca, stąd też niewiele dostępu do penetracji, czy też ingerowania w personalne
posunięcia szkoły miała mniej okoliczni, przypadkowi, czy też nieprzypadkowi no, ludzie. Wraz z upadkiem PRL-u pozbyto się w szkole przeszkadzającego balastu politycznego. Polityka wyszła ze szkoły i całe szczęście, łącznie z statutowym zapisem, który mówi o zakazie działalności politycznej. Jestem gorącym zwolennikiem takiego patrzenia na szkołę, na miejsce, gdzie nie ma miejsca w takiej szkole nowoczesnej na indoktrynację. Co się zmieniło po 90 roku? Oprócz tego, iż pożegnaliśmy ten zbędny balast polityczny, myślę, że nastąpiła taka liberalizacja relacji między uczniem i nauczycielem. Moim zdaniem w latach 90. może za daleko nawet ta swoboda i ten dystans został zmniejszony. Ja pamiętam taką historię, kiedy byliśmy na obozie naukowym i razem z kolegą mieliśmy taki problem, że codziennie no jakoś się na ten spóźnialiśmy na zajęcia naukowe, bardzo poważne. I w tam kolejnym dniu no znowu jesteśmy spóźnieni, rozlega się pukanie do drzwi. Wchodzi profesor Nowak, dzisiejszy dyrektor, wchodzi ze śniadaniem na tacy i mówi: dzień dobry, panowie. Nie muszę dodawać, że już od tej pory nigdy więcej się nie spóźniliśmy. Uczniowie otrzymali duże pole do działania samorządowego. Ku mojemu rozczarowaniu okazało się, że mając wolność niczym nieskrępowaną, często uczniowie z tej wolności nie korzystali. Nie gdzie indziej, a w tej szkole, która, no co, nie była słodka. I ja nie twierdzę, że ja również byłem w stosunku do tej młodzieży zbyt spolegliwy w sensie tym, że pozwalałem na wszystko. Nie. Ład, porządek, pewna dyscyplina to, co leży u podstaw każdej, myślę, instytucji państwowej, a taką przecież była szkoła i jest po dzień dzisiejszy. To jak pobliski fryzjer miał cynk, że dyrektor będzie szedł przez szkołę, to miał przez tydzień utarg taki, że hej. No to są takie podstawowe, że szedł przez klasy z nożyczkami i jedziemy. Moja mama z tego co mówiła, to faktycznie nie było żadnego luzu, nie było żadnego przyzwolenia na kolczyki ani nic takiego. No, nawet nikt nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić. I kiedy ja jej mówię, że na przykład, że nauczyciele się nie czepiają niczego, co jest na mnie nałożone albo jak jestem ubrana, to ona wywala na mnie wielkie oczy i... Jak to jest możliwe w ogóle? Jak to jest możliwe? Że do szkoły? Właśnie tak. Czy pani Lesiecka cię widziała? Największą karą dla wielu jest odebranie komórki. To są takie chwyty rodziców, nauczycieli. Nie posprzątasz, nie będziesz się dobrze zachowywał, to odbiorę ci komórkę. Katastrofa. Ja nie wyobrażam sobie życia bez telefonu, bez komputera jak najbardziej, ale bez telefonu nie. Ale takim stałym elementem tych 50 lat 12 liceum jest ustawiczne biadolenie nauczycieli na temat ubioru ucznia. Teraz już naprawdę bardzo daleko wycofaliśmy się, na głębokie rubieże obronne, jeszcze nieśmiało popiskując, żeby dziewczęta chowały te gołe brzuchy i zmniejszały te dekolty. Mimo różnych ocen tej przeszłości, mimo, że tak powiem, nierzadko, że tak powiem, przekreślania tego wszystkiego, co zostało dokonane, to mam pełne poczucie solidnie spełnionego obowiązku.
A o tym, że tak jest, świadczą moi wychowankowie, którzy dziś na rozlicznych stanowiskach pracują i nie tylko rządowych, ale artystycznych, a to mógłbym tu przykładów zresztą poszukać wiele. I ludzie ci przecież swe pierwsze kroki rozpoczynali w tymże właśnie 12 liceum. I to naprawdę były często relacje, nie tylko takie uczeń-nauczyciel, ale to było naprawdę wychowywanie i kształtowanie nas. Mam wiele wspomnień podobnych z różnymi nauczycielami, którzy naprawdę próbowali nas wychowywać. I takich zapamiętałem i za to bardzo chciałbym im podziękować, bo nie tylko za ich cierpliwość i wyrozumiałość i determinację bardzo często, ale przede wszystkim za tą inspirację, bo właśnie dzięki nim między innymi ja mogłem zrealizować wiele swoich celów czy marzeń. Mimo że już minęło 15 lat od tego momentu, kiedy w 12 liceum zaczęła grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nadal jestem pod silnym wrażeniem tego, co obserwowałem wówczas i obserwuję rokrocznie na początku stycznia każdego roku. Jestem dumny z tych ludzi, którzy co roku wędrują w okolice Bożego Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy do pensjonariuszy hospicjum. Stale opiekuje się młodzież dwunastki dziećmi chorymi na mukowiscydozę w Rabce. Uczniowie dwunastki biorą udział rokrocznie w takiej akcji Cała Polska czyta dzieci, ale my to kierujemy tą akcję do dzieci przebywających w szpitalach nowogródzkich, które często walczą z ciężkimi chorobami. I taka wizyta, poczytanie bajek czy wystawienie spektaklu wiele im, ale też i uczniom naszym daje. Mieliśmy te kontakty również z Danią. Wielokrotnie wyjeżdżali młodzież w tym właśnie trudnym czasie, bo to nie to dziś. Jedzie się i wszystko, prawda? A w owym czasie paszport, żeby dostać, trzeba było mieć potwierdzenia, że się tam nie, że młodzież nie zostanie, że wrócą w całości. A i środki lokomocji były też kaprawe. Jak pamiętam, pierwszy raz wyjechaliśmy z Trewiru sanem, tym słynnym naszym sanem. On wzbudził, co prawda, tam zaciekawienie, no ale co zrobić, no objechaliśmy tym samym, przyjechaliśmy. Pamiętam, że w liceum po raz pierwszy wyjechałem do kraju z Europy Zachodniej. Po raz pierwszy widzieliśmy wielkie sklepy, jakby przepych w tych sklepach. To wszystko było nowe, fascynujące i wiedzieliśmy, że tak będzie w Polsce. I tak jak mówię, no cokolwiek robiliśmy, mimo że wielu rzeczy brakowało, że jeszcze było wiele trudności, to wiedzieliśmy, że to wszystko w tej chwili będzie już wyglądało w przyszłości lepiej i ja pamiętam taki ogromny optymizm, przynajmniej to jest to, co towarzyszyło mnie i tym kolegom z mojego otoczenia. Mieszkałem w Nowej Hucie przez prawie 30 parę lat. W 1984 wjechałem na pielgrzymkę do Rzymu i więcej nie powróciłem. Od 25 lat mieszkam w Ameryce i dobrze mi tak. Właściwie nie jest mi za dobrze, ale niby to lubię, a w Ameryce jeżdżę na wielki, jestem kierowcą wielkiej ciężarówki. Jeżdżę po 18 stanach, a przepraszam, po wszystkich stanach amerykańskich i Kanadzie. A od czasu do czasu rzucam pracę i ruszam w podróż w nieznane. W 2004 roku odbyłem kolejną podróż dookoła świata na motocyklu Kawasaki, podobnie jak tutaj stoi. Obawiam się, że jesteśmy pokoleniem, można powiedzieć, bez wartości wyższej niż przyjemność nasza własna. Jesteśmy pokoleniem hedonistycznym. Obawiam się, że można tak niestety powiedzieć, ponieważ cóż, urodzeni już w wolnej Polsce, nie znamy tego, co było za komuny, kolejek, braku wszystkiego. Teraz co? YouTube,
komórki, wszystko na półkach sklepowych. Nic tylko korzystać. Pokolenie hedonistyczne, niemal bez wartości, niektórzy mogą powiedzieć. Jest 50-lecie, no życzyłbym naprawdę temu liceum, żeby osiągało sukcesy, żeby było szkołą wiodącą, żeby była szkołą drugim Nowodworkiem w Nowej Hucie. O, to by było to marzenie, do którego na pewno zmierza kierownictwo tej szkoły, które jest młode, pełne. Ma co prawda inne uwarunkowania. To już nie jest ta swoboda, którą kiedyś jednak miał dyrektor szkoły. W 90 roku padła wielka zachęta ze strony ówczesnego ministra edukacji narodowej Henryka Samsonowicza, żebyśmy brali sprawy we własne ręce. Nie czekali na reformy, które przyjdą z Alei Szucha z Warszawy. I w 90 roku rzeczywiście ruszyliśmy z takim autorskim projektem, który polegał na napisaniu własnych programów, na realizacji własnych pomysłów na szkołę, która te wszystkie pomysły szły w kierunku wzbogacenia, tak jak się mówi ładnie, oferty edukacyjnej, ale chcieliśmy ucznia potraktować, realizując ten autorski model, potraktować poważnie jako podmiot działań, jako człowieka, który sam będzie wybierał w ramach tych 4 lat własną drogę edukacyjną. Piękny, piękny, piękny jest człowiek dziecię. I niebawem podziwiać go będziemy, hasającego po łąkach, rumianego jak zorza, po pas w kwiatach, z rozwianymi złotymi włosy. Bazując na moich osobistych doświadczeniach jako młodego człowieka, który kończył szkołę w Nowej Hucie i patrząc później na młodzież w tym liceum przez szereg lat, rozmawiając też z absolwentami, którzy kończyli 12 w latach 60., 70., muszę powiedzieć, że zasadniczych różnic międzypokoleniowych nie dostrzegam. Te same marzenia. Marzę o tym, żeby zostać lekarzem. Bardzo chciałabym być pediatrą, ponieważ lubię pracę z dziećmi. Chciałabym im jakoś pomagać. Jakoś za dużo tych marzeń nie mam. Wszystko raczej w moim życiu jest takie w miarę szczęśliwe i w porządku idzie. Chciałabym mieć piękne życie, na pewno rodzinne. Chciałbym być piłkarzem, a potem właśnie kontynuować jakieś właśnie pracę w sporcie. Mieć męża, dzieci. Takie szczęśliwe, proste życie, po prostu. Nie wiem. No może tak chciałbym kiedyś wystąpić w telewizji i po prostu, nie wiem, być sławnym albo coś takiego. Spełnić się, czyli nie wykonywać czegoś, do czego jestem zmuszony, tylko tego, co naprawdę lubię i to, co chcę. A tam pójdę do wojska i... Nie idę na medycynę, więc lekarzem nie będę, a inne studia są takie, że po zawodzie się raczej, znaczy po studiach się raczej w tym zawodzie nie pracuję, ale prawdopodobnie firmę po tacie będę miał. Ja wierzę w swoją szczęśliwą gwiazdę i myślę, że tak bez robienia uda mi się. Będzie tak, jak chce los.
Ja myślę, że tak zawodowo to zawsze gdzieś te moje marzenia jednak były wokół mediów. Ja interesowałem się wtedy już trochę filmem, myślałem, marzyłem o tym, żeby być reżyserem, producentem filmowym, żeby pracować w telewizji. Nie mogłem się za bardzo zdecydować i to mi pozostało do dzisiaj. Na szczęście w HBO gdzieś tam udaje się te rzeczy łączyć, ale tak myślę, że miałem to szczęście, że jednak te moje cele czy marzenia dość wcześnie się ukształtowały i potem już tak mi to zostało. Także to się wiele nie zmieniło od tego, co jest dzisiaj. Właśnie marzenia, no bez przerwy je realizuję. Następnym moim marzeniem jest trzecia już wycieczka dookoła świata na motocyklu, aby powrócić szczęśliwie do Houston. Wyjechałem 2 tygodnie temu z Houston i poprzez Polskę, Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Mongolię, Chiny, wracam do, a później jeszcze przez South Korea, Japonię, wracam do Ameryki. Jak tak zastanawię się, o czym ja marzę w życiu prywatnym, to myślę, że o tym, aby ten stan, w jakim jestem obecnie, mimo upływu lat, mimo niedawnego jubileuszu, który mi się trafił, to żeby ten stan trwał jak najdłużej. To jest chyba takie marzenie. Czyli mamy do czynienia z człowiekiem, wiecie, rzeczy zadowolonym z życia. Mam nadzieję, że ta część społeczeństwa, która teraz jeszcze w coś wierzy, ta część naszego pokolenia, która jeszcze w coś wierzy, przekaże to dalej, a ci, którzy w nic nie wierzą, do tej pory przy jakąś tam wiarę będą miały ich dzieci. Thank you.